Mieliśmy takie pomieszczenie, gdzie dzisiaj jest prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju. To było jakieś takie... Wszystko robione było tak, można powiedzieć, na wariata. Przede wszystkim najważniejsza to była rzecz, dostaliśmy możliwość powielania na manifestie lipcowym tego porozumienia jastrzębskiego, bo pierwszą zasadą to było tak, że ktoś, kto się zgłosił z jakiegoś zakładu pracy, trzeba by było to porozumienie dać. I automatycznie rejestrowało się daną grupę i w ten sposób to powstało. Raz w tygodniu, czy w sobotę, albo w niedzielę, już nie pamiętam, w kinie w Jastrzębiu zjeżdżały się wszystkie te komisje zakładowe z całego tego, z tych wszystkich, którzy należeli do MKR Jastrzębie. I tam po prostu ustalano pewne te spotkania, pamiętam, takie pierwsze, takie najbardziej poważne już takie z założeniem, przyjęciem pewnych zasad, to było na kopalni Pniówek, już tak z głosowaniami, z podejmowaniem decyzji. I pomalutku się tak tworzyła ta struktura. Z poszczególnych kopalń przyjechali działacze. Przede wszystkim ci ludzie, którzy byli sygnatariuszami porozumienia jastrzębskim, weszli jakby z automatu do MKR-u, czyli byli tą kadrą, której Stefan Pałka był, Święgiedź był przewodniczącym, Stefan Pałka był zastępcą, ja byłem zastępcą i członkowie. Była to grupa kilkunastu osób, chyba 17, to się później rozszerzało. Później wpadliśmy na pomysł robienia gazetki takiej, prawda, Informatora, Nasza Solidarność w Jastrzębie. No i tak to się tworzyło. No później oczywiście kontakty oczywiście zawsze z Gdańskiem, spotkanie w Warszawie z Wałęsą, jeszcze przed rejestracją związku, oczywiście podporządkowanie jakby się Gdańskowi. I to wyglądało, tak się to tworzyło po prostu. No jeden wielki chaos, bez księgowego, bez jakichś, oczywiście protokoły jakieś z tych spotkań się robiło, zapisy, wydawało się jakieś tam oświadczenia. Kasę trzymał ksiądz, te pieniądze, co w jakiś sposób do nas docierały, czy zdobyliśmy to kasy. Ja już nawet trudno mi powiedzieć, skąd te pieniądze były, ale jakieś tam pieniądze były, to trzymał nam ksiądz na parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Pamiętam, że była taka zasada, że musiał, jak to jakieś trzeba było na delegację pieniądze, czy jakieś środki trzeba było uruchamiać, to tam odpowiedzialny za to była pani Kozioł, taka była działaczka Solidarności, ja już nie wiem, z jakiego zakładu pracy. Tam musiały być dwa czy trzy podpisy i wtedy ksiądz te pieniądze tam, prawda, wydawał. To była taka jakaś dziwna historia, dopóki to wszystko się jakoś tam nie uporządkowało w ten sposób, że już formalnie działaliśmy. A na początku rzeczywiście była to taka duża prowizorka. No, tak jak chyba we wszystkich organizacjach, za czym coś się ukształtuje, wybierze, stworzy. Natomiast inaczej to wyglądało na zakładach pracy, bo na zakładach pracy była grupa inicjatywna, powoływali, prawda, swoje struktury, wybierali się nam w jakiś sposób demokratycznie, czy czasami może i niedemokratycznie, każdy, że powstawała grupa, jak była zarejestrowana w MKR-ze Jastrzębie, wydawaliśmy takie zaświadczenie i na podstawie tego zaświadczenia, prawda, oni już sobie tworzyli i na zakładzie pracy było to łatwiejsze, bo to w jednym miejscu, prawda, te zakłady pracy sobie tworzyły te struktury i one były bardzo mocne, także w pierwszym okresie to bardziej mocne były struktury zakładowe niż ta nasza taka płynna organizacja tego MKR-u. Później to zaczęło się już tak pomalutku wszystko kształtować. W międzyczasie tam jeszcze w tym porozumieniu jastrzębskim było powołanie komisji mieszanej składającej się ze strony związkowej i ze strony władz tutaj regionalnych. Chodziło o to, że te wszystkie problemy, które nie udało się rozstrzygnąć w czasie porozumienia, prawda, przy podpisaniu porozumienia, miały być rozstrzygane, prawda, na łonie tej komisji mieszanej. Ta komisja chyba odbyła 3 czy 4 spotkania, o ile sobie pamiętam, i ona umarła śmiercią naturalną, bo później jak już powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy, to Solidarność miała tyle różnych problemów, że nie było czasu zajmowania się, prawda, bo na bieżąco bez przerwy były różne sprawy strajków, prawda, walczenia z władzami o różne rzeczy, które były wywalczone, prawda, przez porozumienia gdańskie, jastrzębskie czy szczecińskie.
Także ta komisja chyba miała 4 czy 5 spotkań, ta komisja się rozpadła po prostu, bo było bez sensu spotykać się na tej komisji, bo bez przerwy tłumaczyło się to jedno i to samo, prawda, a konkretów czy jakichś decyzji nie mogło być, bo zawsze się mówiło o tym, że jak doszło się do jakiegoś porozumienia i chciało się coś tam osiągnąć, no to zawsze było na końcu taka decyzja, że to jeszcze władze centralne muszą wydać, prawda, zgodę. No to bez sensu było ciągnąć tą komisję. W tej komisji byłem ja i chyba Jarek Sienkiewicz. Tak, Jarek Sienkiewicz. Ja jeszcze zostałem powołany przez przewodniczącego Rady Państwa do takiej komisji sejmowej, która miała opracować ustawę o związkach zawodowych. No to tam to się odbywało. Tam co jakiś czas jeździliśmy do Warszawy i tam pracowaliśmy w tym. Ja i też chyba Jarek Sienkiewicz, tak, w dwójkę żeśmy tam w tej komisji byli. To mniej więcej w skrócie tak, co ja pamiętam dzisiaj. Tworzą się te struktury krajowe. Ja na komisji krajowej zostałem wybrany do tego prezydium tego takiego powiększonego krajowej komisji. Tam było 11 osób. Ja już wtedy bardziej działam tak na forum krajowym, bo to się bierze i udział w różnych rozmowach z rządem. Pamiętam, przewodniczyłem też takiej komisji, jak był ten konflikt radomski, to reprezentowałem komisję krajową, czy w komisji, która domagała się związków zawodowych policji w wojsku, prawda, to znaczy pracowników cywilnych wojska i policji. Oni chcieli zakładać związki zawodowe też w takiej komisji. Także bardziej byłem zaangażowany w krajówce, mniej może na Śląsku, między innymi oczywiście tutaj tym MKR-em Jastrzębie kierowałem. Dostaliśmy budynek na Szafranka tutaj w Katowicach, czyli jakby tak cała ta struktura MKR-u Jastrzębie, bo to się zaczęło rozbudowywać różnie, to było już wtedy, zaczęły być propozycje połączenia tych wszystkich MKR-ów, kilku, które były tutaj, prawda, na terenie Śląska w jedną całość. Na Stalmacha miała Huta Katowice swoją siedzibę, był też Tarnowskie Góry, o ile sobie przypominam, był Bytom, MKR Bytom, był też w Tychach Waliszewski, tam też strajki, prawda, organizował i tam też jakieś porozumienie podpisywali w małolitrażowych. Także tych 5 czy 6 tych struktur było Jaworzno, trzeba było to wszystko połączyć w jedną całość. A MKR sobie tam w Jastrzębiu funkcjonował jako taka baza, prawda, to Centrum Solidarności, a te wszystkie inne sprawy górnictwa i tak dalej przeszły tutaj do Katowic. Później jest sprawa połączenia struktur, wszystkich struktur w jedną całość i tutaj jakby jest nowa historia już funkcjonowania związku, bo związek jakby już był usystematyzowany, wiadomo było, jak to funkcjonuje, był statut, prawda, była rejestracja, było wszystko tylko później chodziło o te formalności. Tutaj po połączeniu struktur na Śląsku przewodniczącym został Waliszewski Leszek. Ja też byłem w zarządzie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i jednocześnie byłem oddelegowany jako kierownik MKR-u Jastrzębie, tej placówki w Jastrzębiu, delegatury z zarządu ten. I byłem w Krajowej Komisji delegatem z ramienia Śląska, tak jak kilkunastu jeszcze innych osób, do Komisji Krajowej. To tak moja funkcja mniej więcej przebiegała. Czyli wtedy już nie pracowałem na manifestie lipcowym, bo tak byliśmy oddelegowani z zakładu pracy do pracy związkowej na zasadzie porozumienia Strzemskich, a później już normalnie pensje pobieraliśmy ze składek, czyli pracownicy, byliśmy pracownikami zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. O tym się tak bardzo mało mówi. Mówi się, że to był ruch społeczny. Ale nie wiem, jak było w innych regionach, ale myślę, że tak samo było, bo przecież obserwowałem bardzo mocno, byłem z Bujakiem związany i z Mazowszem, tam dużo czasu spędzałem. To była taka rzecz, że w pewnym momencie, to tak jak w Jastrzębiu to było, czy w innych miastach, to ludzie władzy, tam ci prezydenci miast, czy tam, prawda,
przewodniczący Rady Miejskiej, czy tak, oni się zwracali, jak był jakiś problem czy konflikt, to konsultowali z nami pewne rzeczy, czyli ludzie nie byli, władza nie była jakby, ludzie nie, już nie przychodzili do władzy, czy do PZPR-u, czy gdzieś skarżyć się na różne problemy, przychodzili do Solidarności z różnymi problemami osobistymi, kryminalnymi, takimi. Dopiero myśmy odsyłali gdzieś do prokurator, czy załatwialiśmy jakieś inne sprawy. Czyli to był duży ruch społeczny, który nie tylko zajmował się tam sprawami związkowymi na danym zakładzie pracy, ale jakby Solidarność przejmowała funkcję władz, prawda, w danych ośrodkach miejskich, czy wiejskich, czy w innych. I tak to było, bo struktury rolnicze powstawały, związki zawodowe były wszędzie, w straży, w policji, w wojsku. I tutaj Solidarność, no, ja tysiące interwencji pamiętam, ludzie z różnymi problemami przychodzili tutaj na Śląsku. Trzeba było to jakoś, prawda, rozwiązywać, rozmawiać z władzami. I powiem szczerze, że tu na Śląsku szczególnie odnosiłem takie wrażenie, że tu zawsze była dyscyplina. Jak nawet ci PZPR-owcy, czy prawda, ludzie związani z władzą ówczesną, jak zobaczyli, że jest jakby ta silniejsza władza, bo Solidarność w pewnym momencie okazało się, że jest jakby tą bardziej silniejszą władzą niż oni, to oni woleli z nami konsultować pewne rzeczy, niż iść wyżej i narazić się na pewne tam, prawda, obstrukcje, czy na pewne jakieś tam sytuacje, ten. A dochodzili do takiego wniosku, że lepiej dogadać się, rozmawiać i razem coś się, jakiś problem rozwiąże, choć oczywiście te kłody, to wszystko nam były cały czas pod nogi rzucane. Ale to już jest jakby inna sprawa, bo to od strony władzy by trzeba było na to spojrzeć. Ale generalnie zajmowaliśmy się nie sprawami związkowymi, z tymi stricte zapisanymi w porozumieniach jastrzębskich, jak to się mówi, o kartoflami, ziemniakami i marchewką, tylko zajmowaliśmy się, prawda, sprawami ogólnie społecznymi, z czym ludzie do nas przychodzili. Tam po prostu nie można było człowieka z kwitkiem odstawić, trzeba mu w jakiś sposób pomóc. Oczywiście, że przy pomocy też tych władz lokalnych, które powiem, że w tamtym okresie czasu dobrze się z nimi współpracowało tu na Śląsku. Gorzej było z Urzędem Wojewódzkim czy z Żabińskim, natomiast z prezydentami miast, czy tych gmin, czy tych różnych ośrodków naprawdę się dobrze współpracowało i oni raczej nie przeszkadzali, bo nie chcieli mieć kłopotów po prostu. A z drugiej strony, tak jak mówię, oni uważali, że jest władza, no to trzeba się jej podporządkować. Dyscyplina to zawsze była na Śląsku. Nie mówiąc o problemach, że prawda, tam gdzieś komuś rura pękła, prawda, to zamiast iść do administracji spółdzielni mieszkaniowej, to przychodzili do nas, prawda. Problemy poważniejsze, bo tak mam na taki człowiek, który, ja gdzieś jego nazwisko mam zapamiętane, on nawet z nami dość współpracował, on mi teraz zniknął, nie wiem, czy on żyje. To był facet, który był w latach 70. pierwszy posadzony, który protest na kopalni Borynia protestował w każdym razie i siedział parę lat w więzieniu. Ten człowiek do nas przyszedł z jakimiś tam problemami mieszkaniowymi, prawda, czy tak się odszkodował. Tak to wyglądało. Ale problemy były różne. Różne to były. Rozwodowe, pobicia, prawda, jakieś tam, prawda, inne. No to tak, to była dość taka ciężka praca, bo prawda, jechało się na 2 dni tam na obrady do Gdańska, trzeba było wracać tutaj problemy, później trzeba było te wszystkie ustalenia, bo to wtedy jeszcze nie było tak, władza niechętnie tam, znaczy nie mogliśmy korzystać, że można było środkami masowego przekazu przekazywać informacje, czy coś jakieś ważniejsze, czy nawet uchwały, czy ustalenia, to trzeba było na tych zebraniach, tych spotkaniach, które się odbywały, tak jak mówiłem, w sobotę czy w niedzielę, raz w tygodniu przekazywać te wszystkie sprawy i tak dalej. Byłem zaangażowany w różne, bez przerwy się toczyły jakieś rozmowy. Później były te sprawy górnictwa, pamiętam. No masę tych spotkań, później konflikt warszawski, prawda, to słynne zablokowanie Rotonda. No to nas ściągano nas jako krajówkę i nam uczestniczyliśmy w tych rozmowach rządowych, prawda. To praca mniej więcej tak wyglądała. Stale człowiek był w ruchu, prawda. I po drugie jeżdżenie po różnych zakładach pracy, po różnych ośrodkach w kraju. Ja jeszcze byłem odpowiedzialny z ramienia Krajowej Komisji jakby za rolnictwo, znaczy kontakty z rolnictwem. To wtedy powstawała ta Solidarność z Janem Kułajem na czele, prawda. Oni w Warszawie w Domu Chłopa mieli swoją siedzibę, tam funkcjonowali, też często z nimi tam, prawda, się spotykałem, jeździłem. No tak, no różne takie, jak to wiadomo, w związku, nie? Co tam Wałęsa powierzył, to trzeba było. Prawda? A po drugie były te kłopoty z górnictwem cały czas, bo cały czas był problem górnictwa, trzeba było te sprawy przedstawiać na Krajowej Komisji.
czego, powiem szczerze, nie bardzo rozumieli, prawda? Wałęsa szczególnie, pamiętam, to tłumaczyło mu się, słuchaj, to nie jest tak, że strajk ogłaszamy i górnicy stocznie można na kłódkę zamknąć, ale w kopalni się na kłódkę nie zajmie, zamknie tam, trzeba, prawda, cały czas ten zakład musi być w ruchu, żeby nie doszło do jakiejś tragedii i tak dalej. Także, no i do różnego tylko tytułu problemy, jak sprawa tej słynnej uchwały 199, która wprowadzała, te, nie wiem, Państwo pamiętacie, tam kartki, te książeczki G, prawda? Chodziło o to, że Jastrzębskim Porozumieniem wywalczyliśmy dla całego kraju wolne soboty. A jeszcze tak wrócę właśnie do tego porozumienia i tych wolnych sobót. Wtedy górnicy pracowali w czteroznamianowym systemie pracy. Rzeczywiście wyniszczający system, ale powodujący też, że człowiek jakby na bieżąco nie miał kontaktu z rodziną, prawda? No, cały czas był, czy to świątek, piątek, był zaangażowany w tym systemie, bo przychodził do pracy, sypiał, przeleciało mu tam, prawda, doba, znowu musiał wracać. Także jak wychodził rano, to go dzieci nie widziały, jak przychodził wieczorem, to dzieci już spały i tak, no w ogóle morderczy system. Ale z drugiej strony taki pomysł był, że walczymy o wolne soboty, ale generalnie nie chodziło o wolne soboty, bo mówimy tak, jak wywalczymy zapis na wolne soboty, to na pewno będziemy mieli wolne niedziele i święta. Bo generalnie pomysł o wolnych sobotach to dawał jakby, dawał nam, uważaliśmy, zabezpieczenie na wolne niedziele, żeby przynajmniej te dni świąteczne mieć wolne. I tutaj sprawa wolnych sobot, rzeczywiście ona była najdłużej wywałkowana w tych rozmowach ze stroną rządową, ale udało się te wolne soboty wywalczyć. No i teraz tak, jak są wywalczone soboty, i tu znowu przechodzę do porozumień. Integralną częścią porozumienia gdańskiego jest porozumienie gdańskie. Czyli chciano zrobić, żeby te wolne soboty były tylko na terenie Śląska, czyli będą dotyczyły górnictwa. Nie, to ma dotyczyć całego kraju. Tutaj jakby nie było do tej dyskusji. Te wolne soboty były, prawda? No teraz władza, która wywoziła z kraju olbrzymie ilości ton węgla, bo ja chcę taki przykład, pamiętam, kiedyś były takie rozmowy rządowe i pamiętam, luźno zaczęliśmy, wtedy minister był, późniejszy minister finansów, pan Krzak, Marian, Andrzej Gwiazda mówi tak, chodziło o związki zawodowe w policji i w wojsku. No jak panowie sobie tam wyobrażacie, związki zawodowe w policji, przecież to wojsko jest służbami tajnymi, jakby to sobie, co może jeszcze listy, tak jak Andrzej Gwiazda mówi, panie ministrze, postawię harcerza pod bramą i policzy, gdzie tam was jest. Nie? Takie żarty były. No i w pewnym momencie przy takiej luźnej rozmowie doszło do tego, że wywozi się nie, znaczy bez żadnego kontroli, bez niczego, koło tam 30 milionów ton węgla na wschód, na Związek Radziecki. Nigdzie to nie jest zarejestrowane, nic, pociągi jadą i tak dalej. No i pamiętam, jak minister Krzak mówi, ależ panie Andrzeju, na 10 milionów to się zgodzę, ale 30 milionów to nie. Sam ten kuriozum, nie, że nawet kilo niech by wywieźli, nie ten. No to jest, prawda, to jest, a to właśnie o czym mówię właśnie, to są takie te różne historie. I tutaj ta sprawa tej ustawy, uchwały 199, ona jakby zmuszała górników do pracy w sobotę i w niedzielę w zamian za te przywileje, prawda, czyli te słynne książeczki G, na które można było czy tam samochód kupić, czy telewizor, czy pralkę, czy inne rzeczy, takie dobra, które można powiedzieć luksusowe, nie były dostępne w reszcie kraju. I to ludzie no jednak chcą zarabiać, więc tutaj jakby ten kręgosłup, my byliśmy przeciwni temu, prawda? Ale to były takie właśnie te różne konflikty, które władza nam, prawda, wrzucała pod nogi te kłody i bez przerwy trzeba było się z tym handryczyć. Polacy chyba tacy są, no ten, od samego początku Jastrzębie było tym, tą czerwoną zarazą, jak nas nazywano, prawda? Czerwone Jastrzębie. No wychodziło chyba to z tego, że w MKR-ze, w prezydium na 17 członków, to chyba 11 było członków partii. Oni tam czasami jakiś tam list członków partii MKR, Jastrzębie do PZPR-u, jakieś tam różne takie, prawda, wymyślali różne historie. One oczywiście nie miały tam większego znaczenia. Ale pamiętam taką historię, że
nasz Jarosz Sienkiewicz, który jak tu przyszedł później, grudzień odszedł, a przyszedł Żabiński. No, z Sienkiewicz zaczął z Żabińskim współpracować. Ale to nie było na tej zasadzie, żeby robić krzywdę z Solidarności czy MKR-owi. Wychodziło to z tego, że on był człowiekiem partii. On był lektorem wtedy Komitetu Wojewódzkiego Partii. Będąc członkiem, co nam nie przeszkadzało, tak jak spojrzymy, to przecież Bogdan Lis w Gdańsku był członkiem partii. Przewodniczący Łodzi, Słowik, Andrzej też był przecież z PZPR-u. Iwanow, który te słynne struktury poziome, te poziomki struktury PZPR-u zakładał w Toruniu. Także tych członków partii było dużo, to nam nawet nie przeszkadzało, bo masowo ci ludzie zrzucali legitymację, prawda, odchodzi członkowie, ja nie mówię tam może o ludziach, działaczach, przechodzili do Solidarności. A po drugie na tym to polegało, że my jako tak światopoglądowo otwarci to nie będziemy się zamykać, prawda, na tych, czyli otwarci jesteśmy na wszystkich, a wiadomo, dobro powinno ze złem zwyciężyć. Także raczej w ten sposób patrzę, bo ja, przynajmniej ja patrzyłem na ten problem. A po drugie ja też taki przytaczam czasami takie rzeczy, że jak trzeba było pojechać na jakiś zakład pracy i założyć komórkę związkową, no to trzeba przeprowadzić zebranie, zrobić protokół, zrobić te głosowania. My się na tym, tak prawdę mówiąc, nie znaliśmy. Natomiast jak miałem kilku tych członków partii, jak Marian Kosiński, czy inni starzy aparatczycy, którzy po tych zebraniach tam funkcjonowali, to oni jak pojechali na ten zakład pracy, to zrobili protokół, zrobili zebranie, zrobili to bardzo porządnie. Ja byłem z tego bardzo zadowolony i byliśmy zadowoleni, bo oni potrafili to robić, potrafili, prawda, zgodnie ze statutem, zgodnie z przepisami to wszystko przeprowadzić, ale tak na marginesie. Te konflikty były od początku, tak, bo na przykład jeżeli chodzi o ten konflikt w Jastrzębiu, który był z Sienkiewiczem, to tak jak powiedziałem, jak on się związał z Żabińskim i był pierwszy taki problem, to już wyniknął wtedy, kiedy miał być ogólnopolski strajk i Sienkiewicz kiedyś, a po drugie jeszcze Jarek lubiał wypić, no to nie wylewał za kołnierz, kiedyś przyszedł taki podchmielony i mówi, ja jako Sienkiewicz nie dopuszczę do tego, żeby był na Śląsku strajk, jak będzie ogólnopolski. No to co miał sam decydować? Decydują ludzie, bo rzeczywiście MKR podejmował jakieś decyzje, ale w tamtym okresie decyzje zapadały albo przez aklamację, ale coś przez aklamację, czy tam przez podniesienie ręki na tych dużych zebraniach, na których nieraz brało i 500-600 osób udział. Ten konflikty tam z Sienkiewiczem, jak on się związał z Żabińskim, to on zaczął już swoje tam, prawda, ale u niego to nie było z tego, żeby robić ten problem związkowi, tylko on wymyślił sobie taką historię, bo Żabiński go do tego mocno przekonywał, że on też będzie reformował partię. Mając bardzo duży autorytet, bo rzeczywiście on miał na Śląsku bardzo duży autorytet, jego już pół roku czy parę miesięcy nie było w związku, a dalej ludzie przyjeżdżali do przewodniczącego albo się upominali o niego. I on sobie pomyślał, że też będzie reformował partię, co oczywiście było utopią, bo nigdy Żabiński czy ktoś inny, oczywiście oni pili tam sobie, imprezki różne robili. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że spotykał się z konsulem generalnym rosyjskim w Krakowie, prawda, gdzieś tutaj utrzymywał mocne kontakty z konsulem Czechosłowacji w Katowicach. Gdzieś nam znikał, prawda, nie chciał jakby się podporządkować większości w różnych decyzjach. Zaczął już wtedy, wiadomo było, że miał grupę ludzi w MKR-ze, z którymi jakby swoją politykę uprawiał i to tak widać było, że był sterowany przez Komitet Wojewódzki Partii, no i któregoś dnia przyholował dość ostro, bo przyszedł do MKR-u, ja nie byłem przy tym obecny, był Grzegorz Stawski, Mietek Sawicki, Jerzy Jurek, jeszcze parę osób. I on wszedł pijany i miał broń z sobą, co było dla nas już pierwszym szokiem, bo on załatwił sobie zezwolenie na broń w Komendzie Wojewódzkiej i mówi, ja was tu wszystkich, mówi to tratatata, powyższałem, w takim pijanym bełkocie wypowiadać te rzeczy. I to nie jest tak, że podsłuchy czy nagrywania to była, teraz to jest ta dzisiejsza sprawa. Nie, wtedy na taki magnetofonik mały Grzegorz Stawski nagrał właśnie Sienkiewicza, co jego wypowiedział. I pamiętam, że to przegraliśmy na ten duży magnetofon szpulowy
I już wtedy chcieliśmy się z nim totalnie rozliczyć, no bo rzeczywiście już pewne rzeczy były nie do przyjęcia. Ja dostałem też taką informację, że jeszcze jak był grudzień, przyszedł do mnie facet i mówi, proszę pana, ten wasz przewodniczący to w Ustroniu spotyka się, mówi, z grudniem. Popatrzyłem na faceta, mówię, jakiś prowokator czy coś, mówię, chłopie, pogoniłem jakby gościa. I później jak Sienkiewicz wyleciał, ten sam gość do mnie przyszedł i mówi, a ja mówiłem panu, bo moja żona tam sprząta tą willę, co później Ziętek nie mieszkał, tą willę Gierka, to znaczy później to była Gierka, prawda, ale wcześniej tam wszyscy ci wojewódzcy z tegami. Ale to już jakby było późniejszy okres. Ja nie wiem, czy to był konflikt, to było takie dążenie do dominacji w tym. Rzeczywiście prawdą jest taką, że no, my byliśmy chyba dziesięciokrotnie więksi jak MKZ Katowice, bo raz, że całe górnictwo, czy to siarka, czy prawda, nafta, czy coś, to wszystko to z Krosna, z Wałbrzycha, czy ze Szczecina, to zakłady pracy, czy zakładaliśmy przecież Jurek Stępień, który dzisiaj jest, był, znaczy, szefem Trybunału Konstytucyjnego, profesor Stępień. Oni przyjechali do nas z Radomia zakładać swoją strukturę związkową na terenie Radomia i Kielc. Już nie pamiętam, czy Kielc, bo on był z Kielc, ale w Radomiu chyba. I oczywiście później już powstała ich struktura, ale rejestrację pierwszą zrobili w MKR Jastrzębiu zaraz w 80 roku, prawda, we wrześniu, po strajkach. Także jakby przy MKR Jastrzębie bardzo dużo skupiało się różnych zakładów pracy, a po drugie górnictwo, które było bardzo dominujące, to była duża struktura, kilkaset tysięcy ludzi. Mówiło się w pewnym momencie, że ja już nie pamiętam, ale ileś milionów tam ludzi, prawda, było jakby przeliczając na rodziny i na rodziny, chodziło o to, że z rodzinami i tak dalej. 10 milionów ludzi jakby należało do Solidarności, a nie stricto do Związku Zawodowego, bo to czasem jest ten, że 10 milionów ludzi było w Solidarności. Nie. Ludzi, którzy jakby Solidarność popierali poprzez rodzinę, prawda, bo jeżeli był w domu ojciec, dziadek, czasami matka, prawda, i tak dalej, 3 czy 4 osobowa rodzina, pracownik należał do związku, to oni się też ze związkiem utożsamiali, prawda? Ale to było widać na tych mszach, czy na tych innych, prawda, spotkaniach, gdzie dużo ludzi przychodziło na i utożsamiali się z Solidarnością. Stąd czasami jest to nieporozumienie, że nie związkowców 10 milionów, ale ja to mówię jako ten ruch społeczny tych ludzi Solidarności, to można spokojnie było powiedzieć, że 10 milionów gdzie w województwie katowickim mieszkało, powiedzmy, tam 6 czy 7 milionów ludzi, prawda. To znaczy mówiło się w całym kraju, że 10 milionów, ale ja mówię w samych Katowicach to parę milionów ludzi, ze względu na to, że jako ruch społeczny to tyle spokojnie, no bo weźmy tam 40% to była ta druga strona, prawda, ale te 60% to spokojnie wtedy popierało Solidarność i mieli te dążenia takie jak my wszyscy. Znaczy jeszcze przechodząc do tego konfliktu, to rzeczywiście ten konflikt z Katowicami to się zaczął od takiej jakiejś dziwnej historii, bo na samym początku jeszcze jak mieliśmy strukturę, bo później ona była w mieście, na tym starym, tym pierwszym MKR-ze, do Sienkiewicza przychodził, później dowiedzieliśmy się, że to jest SBK, on nazywał się Niedźwiedź. Jego kolega, który razem z nim studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, i on go tak przedstawił, że to jego kumpel z uczelni. On dość często do niego przychodził, sobie tam zamykali się w gabinecie, rozmawiali, to tam nikomu nie przyszło, w ogóle kupę ludzi różnych przychodziło. I kiedyś przyjechał do nas świtą, do Jastrzębia, i znał tego SBK-a. Ale wtedy z tym SBK-iem właśnie do Sienkiewicza przyjechał Kiczan. Oni we dwóch byli u Sienkiewicza. Jak oni wychodzili z gabinetu, natknęli się na ten. I Świtoń, jak przyjechał do MKZ-u Katowice, mówi, z tym Jastrzębiem to nie ma co gadać, mówi, tam oni z czerwonymi gadają, z ubekami i tak dalej. To się później niosło. To taka była historia dość taka dziwna, choć nie przykładaliśmy do tego większego uwagi, bo jakby nie było na zakładach pracy, czy na kopalniach szczególnie, jakiegoś takiego konfliktu między partią, a prawda, nikt nikomu nie wygadywał to, że ty jesteś w partii, czy tak dalej. Może były takie między kolegami, a rzuć tą legitymację, albo coś może i tak dalej,
ale nie powodowało to jakichś napięć i konfliktów. Czyli jak tam mówili o nas czerwone, jako że o Sosnowcu czerwone Zagłębie, to o nas mówili, prawda, czerwone Jastrzębie, ale to, jakby, to przechodziło tak jakoś bokiem. Nie. Oczywiście już później, po tym, kiedy dochodziło do tych napięć z komunistami, tak to powiedzmy, z władzami, to po Bydgoszczy, czy różne konflikty się tam tworzyły, no to wtedy to napięcie między załogami, prawda, ludźmi było większe. To wtedy już rzeczywiście, jak ktoś był z tamtej strony, no to już jakby był przeciwnikiem. Ale w tej pierwszej fazie takiej, myślę, to tych jeszcze to tych konfliktów nie robiło. Natomiast podawaliśmy informacje, że tam na przykład na kopalni Manifest czy na kopalni Borynia 200 członków partii zrzuciło legitymację, że ze związków zawodowych górników, prawda, tych komunistycznych wypisało się tam 2-3 tysiące ludzi, prawda, i przechodzili na sobie na myśl. To bardziej nas cieszyło niż jakiś tam konflikt, czy ktoś jest w partii, czy nie. Tym bardziej, że tak jak mówię, no, tutaj raczej chcieliśmy żyć w zgodzie, prawda, przynajmniej z ludźmi. Co innego było z działaczami, podejście do działaczy, co innego, prawda, do szeregowych członków partii, którzy wiadomo, że czasami po to tylko, żeby dostać jakieś uprawnienia na kombajnistę, czy prawda, mieć lepszy status, czy podniesioną kwalifikację, prawda, no to warunek był, zapiszesz się do partii, to pojedziesz na kurs kombajnisty, czy tam na przodowego, czy innego. No to ludzie wybierali takie formy, prawda. Na pewno była jedna rzecz, że dążyło się do połączenia tych struktur. Później już po 80, znaczy w 81 roku już ta tendencja łączeniowa była, ale to było tak, że każdy rywalizował, jak są wybory, prawda, czy jakiś ten, to każdy dążył, żeby być... Znaczy tak, my byliśmy bardziej tacy umiarkowani, to trzeba przyznać. MKZ Katowice był dość bardzo ostry, tym bardziej, że struktury KPN-u działały dość mocno, w których miałem też paru przyjaciół, paru kilku, jak nie kilkunastu, Dadzia Buronowskiego, można to było wymieniać tych ludzi. I tak, akcje Solidarności nas łączyły. Natomiast rywalizacja, kto później tutaj zostanie, prawda, szefem, kto przejmie jakby cały ten, no to oczywiście, no tak jak dzisiaj jest to, prawda. Ale nie było to znowu aż tak na noże, czy na jakieś takie, prawda, wyzwiska, czy robienie, raczej podjazdowe historie. Tym bardziej, że jak dzisiaj się przegląda dokumenty, a to się odczuwało wtedy, to jeszcze oliwy do ognia dolewała cały czas Służba Bezpieczeństwa, która, jak wiemy, dążyła do tego, żeby w całych tych strukturach ustawić swoich ludzi, a wyeliminować, no ja to nawet sam sobie, ja jestem jak gołąbek spokojny, a byłem jednym z tych takich radykałów i tych ludzi do odstrzału, jak Rozpuchowski, Świtoń, czy prawda, inni, jak się dzisiaj czyta materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa. Ale ja myślę, że nie wynikało to z walki jakiejś tam światopoglądowej czy innego podejścia do sprawy. Raczej to była rywalizacja między, bym powiedział, osobowa, czy taka personalna, prawda? Na tym to może polegało, bo to nie tylko było w Jastrzębiu, bo jak wiem, Świtoń rywalizował z Rozpłochowskim, prawda? W swojej strukturze. Tutaj nasi dążyli, prawda, żeby jakby przejąć tą strukturę, bo uważaliśmy, że no my, którzy tutaj mieliśmy ten strajk i tutaj byliśmy tą trzecią taką siłą, powiedzmy to po Szczecinie, Gdańsku, czyli my powinniśmy jakby to przejąć, ale i tak zadecydowała demokracja i tak wyszło, że nie ci, co się bili, tylko człowiek całkiem z boku wszedł i myślę, że to na dobre wszystkim wyszło, bo wtedy się te wszystkie struktury połączyły w całość. Była już wtedy inna jakość. Rzeczywiście to już było przed zjazdem krajowym, prawda, ogólnopolskim. Po zjeździe krajowym też sytuacja już inna w kraju była, już to się wszystko porządkowało, już to było usystematyzowane i wtedy była solidarność i władza. I tutaj konflikt już przechodził w całkiem inny wymiar, prawda. A tak do połączenia struktur Jastrzębia z pozostałymi, prawda, tutaj w całość z Śląsko-Dąbrowskiego regionu, to raczej sprawy były cały czas organizacyjne i no, ta walka z komuchami, bo bez przerwy no, były kłopoty. One nie tylko wynikały z zaopatrzenia, że na półkach tylko ocet, prawda, i nic więcej, ale sprawy pracy, zatrudnienia, prawda, no, masę różnych problemów, które jakby porozumienia nie rozwiązały, a wręcz czasami odnosiliśmy takie wrażenie, że przez porozumienia jeszcze większe kłopoty górnicy mają, prawda.